Jestem w tej chwili na gdzieś w okolicy Wrocławia i powiem szczerze, nawigacja mnie tutaj prowadzi do drogi krajowej numer 35, aby dostać się do Wałbrzycha, bo celem tak naprawdę na tą chwilę jest dotrzeć w okolice Zamku Książ we Wrocławiu. Powiem tak, bez nawigacji tutaj gdziekolwiek się poruszać, aby w tamte rejony trafić, jest tak naprawdę przerąbane. Już nawet na autostradzie A4, to jest tutaj ciekawostka, tak naprawdę okazuje się teraz, co chwilę temu gdzieś się zatrzymałem, przejrzałem sobie mapę, bowiem w jakiś tam sposób przygotowując się do tego, gdzie będę jechał, wiedziałem, że z autostrady A4 będę zjeżdżał na drogę krajową numer 39. Byłbym kilka kilometrów i co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt minut do przodu. Uznałem, że na autostradzie nie ma potrzeby, żeby mi ta nawigacja cały czas gadała, więc tak sobie jechałem. Zjazdu oznaczonego na drogę krajową numer 39 ni widu, ni słychu. Więc trzeba było nawigację jednak uruchomić. Okazało się, że nawigacja nas poprowadziła w drogę wojewódzką numer 395 zamiast drogi 30. Za 300 metrów skręć w lewo. Będę skręcał w lewo zaraz. Gdzie tutaj mamy ten skręt? Jest. Skręć w lewo. Za zakrętem. No wreszcie na drogowskazie Wałbrzych. Wreszcie dotarłem do miejsca, gdzie na drogowskazie jest Wałbrzych. Natomiast teraz dokończę wam moją opowieść. Z autostrady A4 zjechałem na drogę 395, tam gdzieś się zatrzymałem. Okazało się, że ta 39 już jest gdzieś za mną. A więc wiadomo, włączona nawigacja, jedziemy, aby nas wyprowadziła. Więc wtedy najlepiej było, żeby nas doprowadziła do drogi krajowej numer 35 i od razu, można powiedzieć, obwodnicą Świdnicy. Choć pierwotnie miałem nadzieję, że z jednej krajówki na drugą, a więc z jednej strony Świdnicy na drugą, przejadę sobie przez miasto, teraz tak fajnie nie będzie. No i z tą nawigacją sobie w ten sposób do tej 35 chciałem sobie dojechać. Natomiast mimo włączonej nawigacji, gdzieś cały czas obserwuję sobie drogę, jakie mamy kierunki na drogowskazach, czy tak naprawdę, bo jak pewnie wiecie, bardzo często o tym mówię, że tak naprawdę według znaków przede wszystkim powinniśmy jechać, więc mam jakieś takie, można powiedzieć, zboczenie co do tego, w jaki sposób jechać, a drogowskazu, powiem szczerze, za 500 metrów skręć w prawo w kierunku Wałbrzycha, nic w okolicy Wrocławia. Dopiero teraz, wyjeżdżając z tej poprzedniej miejscowości na skrzyżowaniu, gdzie skręcałem w lewo, dopiero tam tak naprawdę skręć w prawo miałem po raz pierwszy oznakowany Wrocław. A teraz dojeżdżam już do drogi krajowej numer 35. O właśnie, wreszcie dojechałem za 50 metrów na rondzie drugi zjazd do drogi, gdzie faktycznie mam ten Wałbrzych oznakowany. Swoją drogą jestem ciekaw, czy gdybym w
wytrzymał, gdybym się nie pieklił i dojechał sobie do samego Wrocławia, to czy gdzieś bliżej Wrocławia, może już w samym Wrocławiu, może na obwodnicy Wrocławia, czy już tam miałbym oznakowanie w kierunku Wałbrzycha, na myśli samą autostradę, bo poza, powiem szczerze, za 600 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Bez nawigacji jest tutaj dość ciężko. Na rondzie teraz będzie pierwszy zjazd, czyli będę jechał prosto, jak widzimy. Pewnie za niedługo pierwszy zjazd to będzie zjazd tutaj w prawo, w kierunku jakiegoś zakładu. No i proszę bardzo, droga krajowa numer 35, nieduży ruch, droga jednojezdniowa, po jednym pasie w każdą stronę. Tak więc cóż, widzimy się, jak już będę w Wałbrzychu, choć po drodze jeszcze Świdnica, miasto również, gdzie odbywają się egzaminy na prawo jazdy, tak więc mam nadzieję, że widzimy się w Świdnicy, a później w Wałbrzychu.